Właściwie wszelkie podmioty, które są w jakiś sposób zainteresowane czy zaangażowane w kwestie delegowania pracowników, mają tutaj swoją cegiełkę do dołożenia. Jeżeli chodzi o świat nauki, na pewno analiza różnego rodzaju statystyk, tudzież wyciąganie wniosków. No rzeczywiście Komisja Europejska tam wyraźnie, albo mniej wyraźnie, ale przyznaje się, że opiera się trochę bardziej na intuicji i również mi się wydaje, że być może na zapotrzebowaniu przynajmniej z niektórych państw członkowskich. No jednak obserwujemy obecnie w Europie takie protekcjonistyczne tendencje i widać to również w odniesieniu do swobody delegowania pracowników. Także na pewno jest tu jakieś miejsce dla świata nauki. Każdy przepis trzeba dopiero zobaczyć, jak on będzie działał w praktyce. Tutaj jest taki kłopot, że ci pracownicy delegowani są obwiniani za całe zło na rynku pracy. Bardzo często jest tak, że osoby postronne nie są w stanie odróżnić typowego, regularnego imigranta od osoby, która jest delegowana. Co więcej, kwestia jest jeszcze taka, że tak naprawdę to, co jest problemem, to jest naruszanie prawa, czyli nielegalne delegowanie, obchodzenie przepisów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i to tutaj rzeczywiście jest kłopotem. Czy dyrektywa jest remedium na te kwestie? Wydaje mi się, że nie. Tutaj raczej jest kwestia bardziej przestrzegania już istniejących reguł. Natomiast jeśli chodzi o tą nową dyrektywę, no ona rzeczywiście może być też pewnym zagrożeniem dla naszych pracodawców i pośrednio także dla naszych pracowników. No bo spójrzmy tak, polski pracownik jest delegowany do Belgii, Francji czy Szwecji. Z reguły zawsze chyba wynagrodzenie tam będzie wyższe niż w Polsce. Więc nawet jeżeli on zarobi minimalną stawkę tamtejszą albo nieco większą niż minimalną, no to raczej będzie zadowolony. Podkreślam, cały czas mówimy o delegowaniu legalnym, a więc o pracodawcach przestrzegających przepisy. I tutaj pewne pomysły tej projektowanej dyrektywy mogą być nieco niebezpieczne, bo tak naprawdę odgórne zadekretowanie takiego samego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych z państw z naszej części Europy może w praktyce pozbawić naszych przedsiębiorców tej przewagi konkurencyjnej. Jeżeli chodzi o dyrektywę, no to ona jest oczywiście adresowana do państw członkowskich i tutaj chodzi nie tyle o jakąś zmianę zasad delegowania, co o kwestię egzekwowania przepisów w danym państwie członkowskim, a także współpracy między instytucjami z poszczególnych państw, tak jak u nas jest to na przykład inspekcja pracy, prawda? No i kwestia jest taka, że bez wątpienia należy przestrzegać przepisów prawa państwa przyjmującego i co do tego chyba wszyscy się zgodzimy, nie ma żadnego problemu. Także pytanie jest takie znowu, jak będą funkcjonowały w praktyce te wszystkie regulacje. Z jednej strony, czy państwa przyjmujące, a więc te, do których Polacy chętnie swój personel delegują. Natomiast chodzi o to, czy po pierwsze państwa członkowskie wdrażając dyrektywę nie będą ustanawiały zbyt daleko idących restrykcji dotyczących polskich przedsiębiorców, przykładowo daleko idących formalności, które wymagają pomocy prawnej, ekonomicznej, może znajomości językowej, to jest jeden kłopot. Problem polega również na tym, że grzywna albo kara nałożona w państwie przyjmującym będzie egzekwowana od pracodawcy polskiego tutaj na miejscu przez naszą inspekcję pracy. I tutaj potencjalnie jest takie niebezpieczeństwo, czy rzeczywiście nasza inspekcja pracy będzie badała, czy nasz przedsiębiorca we Francji, Belgii czy Niemiec miał zapewnioną możliwość obrony i czy rzeczywiście ta kara nie narusza zbytnio jego interesów, no bo przecież może być znacznie wyższa niż to, co mamy w naszych realiach.